Fundacji Dr. Plan. Jestem wielką podróżniczką i moją misją jest zarażanie dzieci uśmiechem. Dzisiaj pokażę Wam parę sposobów na nudę, które praktykowałam sama w moim dzieciństwie. Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Ogóroślizg. Jest to zabawa, którą możesz bawić się z przyjacielem lub samemu. Czego potrzebujemy? Plasterek ogórka, kostkę czekolady, małe ciasteczko lub to, co masz pod ręką. Umieszczamy w moim przypadku plasterek ogórka na środku swojego czoła i będziemy próbowali przetransportować go do otwartej buzi. Jeżeli bawisz się z przyjacielem, urządźcie sobie zawody. Kto pierwszy podoła temu zadaniu? Zasada numer 1. Nie używamy rąk. Jak widzicie, nie zawsze się udaje, ale warto próbować. Zabawa literaki z naszej paki. Dzisiaj gościmy z nami dr Frania. Zabawa polega na tym, iż wymyślamy sobie jakieś słowo. Niech to będzie na przykład choinka. Zadaniem osoby towarzyszącej jest, żeby wymyślić słowo na ostatnią literkę podanego słowa. Czyli choinka, arbuz, zegar, rower. Widzicie? Tę zabawę możemy bawić się godzinami. Zabawa zgadnij, kim jestem. Czego potrzebujemy? Karteczki są przydatne, czegoś do pisania oraz przyjaciela. Ja dzisiaj wykorzystam dla Was mojego przyjaciela Hipcia. Po pierwsze, wymyślamy jakąś kategorię. My dzisiaj wymyślimy kategorię zwierzęta. Zwierzę. Wykorzystam do tego moje koło fortuny. Zakręćmy. Nie mówiąc tego naszemu przyjacielowi, rysujemy wymyślone zwierzątko na karteczce papieru. Po narysowaniu przyklejamy karteczkę na czole naszego przyjaciela, nie mówiąc mu oczywiście, co narysowaliśmy. Zadaniem Hipcia będzie teraz odgadnięcie, co też takiego na tym czole się znajduje. Hipcio, Hipcio, mój drogi, czas pora na pytania. Czy jestem może dużym zwierzęciem? O, całkiem dużym, Hipcio. Czy żyję w Afryce? No tak, całkiem z siebie afrykańskie zwierzątko. Można cię spotkać na sawannie, wśród akacji. Czy mam może cztery łapy i trąbę? Tak, Hipcio, no co za strzał w dziesiątkę. No to kim jesteś? Czy jestem może słoniem? Bardzo dobrze! I w ten oto sposób z naszym przyjacielem możemy pograć w zabawę z zgadnij, kim jestem. Zabawa tajemnicza koperta. Czego potrzebujemy? Kartki papieru oraz czegoś do pisania. Kopertę robimy po to, by uszczęśliwić inną osobę. Krok numer 1. Zginamy kartkę A4 na pół. Teraz kolejna rogi. Pierwszy. Drugi. Dokładnie, dokładnie. Trzeci.
czwarty. Coś mamy, proszę bardzo. Teraz chwytamy w tym oto miejscu i zginamy karteluszkę na pół. Do połowy. Z drugiej strony odbicie lustrzane, tak samo. Mamy taką oto rakietę. Chwytamy za narożniczek. Zaginamy w tego oto miejsca. Rządzi przygniatamy. Z drugiej strony tak samo. Odwracamy kopertę z drugiej strony. Tutaj znajduje się pole naszej tajnej wiadomości. Piszemy, tudzież rysujemy uśmiech, albo co nam tam w duszy gra. Po napisaniu tajemniczej wiadomości odwracamy kopertę i zaginamy do połowy karteczkę, z drugiej strony analogicznie. Teraz bardzo ważny krok, uwaga, skupcie się dzieci. Tą jedną część odginamy i wkładamy do takiej tutaj kieszonki, która powstała z drugiej części kartki. Dopychamy, dopychamy. Proszę bardzo. W ten oto sposób mamy tajemniczą wiadomość. Uwaga, pokazuję, jak się ją będzie otwierało. Proszę bardzo. No więc, tutaj możemy jeszcze dla ułatwienia osoby, do której dostarczymy tą wiadomość, narysować strzałeczkę, w którą stronę należy ten dzióbek pociągnąć. Z taką oto karteczką trzeba odnaleźć jakąś osobę, podrzucić ją jej do kieszeni lub tajemniczo do buta. Można też zawiesić taką kopertę na sznureczku i przez okno spuścić do sąsiada na dole. Wiecie, poruszcie tutaj wyobraźnię. Zabawa memory. Czego potrzebujemy? Kartki papieru. Najlepiej, żeby była to kartka sztywniejsza. Nożyczki oraz kolorowe pisaki. Na początku wycinamy z kartki równe kwadraciki. Segregujemy je w taki sposób, aby były one ułożone parami. Na każdej parze w następnym kroku rysujemy jakiś symbol, jakiś wzór. Na przykład niech to będzie kwiatek. Na każdej parze karteczek rysujemy inny wzór, tak jak tutaj pokazany, na przykład tęcza, kotek, kwiatek, słoneczko. Jak mamy już stworzoną naszą pulę karteczek do gry, odwracamy je na drugą stronę. Wszystkie. Tę grę możemy grać albo samemu, albo z przyjacielem. Dlatego jeżeli masz jakiegoś towarzysza, zgarnij go w tym momencie. Odwracamy karteczki na drugą stronę i robimy wielką zupę karteczkową, mieszamy wszystko, mieszu. W taki sposób, iż w tym momencie nie wiemy już niestety, jaki wzorek znajduje się pod którą karteczką. Układamy karteczki jedna obok drugiej w formie takiego prostokątu. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. No i teraz pora przejść do zabawy. Odkrywamy dwie karteczki. Najpierw jedną, mówimy nazwę, słoneczko. Następnie drugą, uśmieszek. No niestety nie udało nam się w tym momencie odkryć tych samych obrazków, ale zadaniem tutaj gracza jest, żeby zapamiętać. Pod tym obrazkiem jest, pod tą karteczką jest słoneczko, pod tą karteczką jest uśmieszek. Zakrywamy, próbujemy po raz drugi. Może tutaj się uda. Kotek i uśmieszek. No niestety nie tym razem. Jeszcze raz. Uwaga. Tęcza i chmurka. Nie za bardzo. Kurczaczek. Może to będzie kurczaczek?
Nie ma kurczaczka, ale pamiętamy, kurczaczek i koniczynka. A tutaj kurczaczek, był już kurczaczek, pamiętacie? Czy to było tutaj? Kurczaczek, bardzo dobrze. W tym momencie zgarniamy dwie karteczki i są one liczone jako nasze punkty. Celem gry jest, aby zdobyć jak najwięcej punktów, czyli odkryć jak najwięcej par. Powodzenia. I co dzieciaki, podobało Wam się? Teraz Wasza kolej. Bierzcie przyjaciół pod pachę i przetestujcie nasze gry. Powodzenia i przyjemności.